Siema widzowie, to jest kolejny odcinek z prawdziwego życia. No i ostatnio nie było głosu, no bo tak mi się akurat jakoś klikło. No i dzisiaj będziemy napadali na taki jakby z pieniędzmi taką furgonetkę. No i mam przyszykowane wszystko, ubrałem się tak dziwnie trochę, no. I znalazłem trasę, gdzie ona będzie jechać tam. No dobra. Hakerzy twoi, tak? No. Patrz, tam tej stodoły czerwonej, bo tam będą jacyś ludzie i dają im to. I będą jechali tu przez tą straż, i tam do lotniska. Okej, dobra. No, trzeba ukraść ten. Dobra, no to tam może. No stoi jakiś. Dobra. Liczyłem na lepszy. No, ale jest jakiś taki czarny, fajnie wygląda. Dobra, weź skradaj się tak powoli. Co tak przez ulicę przebiegasz od razu? Bo pomysł mam taki, żeby zatrzymać go i wiesz. Dobra. Dobra, jedź. Zatrzymamy go, dobra. Teraz czekamy tu pod... dobra, tu. Aha, że taka kontrola. No. Dobra. Czekamy, kiedy on będzie... Dobra. No dobra, na razie jeszcze nie widzę. O, jedzie. Dobra, jedź za nim, jedź. Kontrola! Ale kontrola! Proszę zjechać tu na pobocze za mną. Za nami poprosimy. Dobra, chodź, tutaj. Tutaj proszę się zatrzymać. No właśnie. Dobra, ja wychodzę. Proszę wysiąść z pojazdu. Dobra. Dobra, leży, dobra. Ja wchodzę, ja prowadzę chyba. Nie ja. Dobra, to ja biorę nasz. Kurde, nie jeździ. Co? Może kluczyk? Choćby już odjechałem. Dobra, no jedziemy już. Idę. Wsiadam. No jedź. Czekaj, bo ja kieruję. A, dobra. No, dobra, jedź. Szybko, ten gościu tam leży nadal. Trudno. No kurde. Nie mogę wejść. To może ja pojadę. Dobra, jedź. Ciekawe, ile tu jest pieniędzy. Najpierw trzeba... Do dziupli. No czekaj, mam opracowaną jedną. A najpierw trzeba tak... Bo tu mieli oni jechać. Najpierw trzeba upozorować, że to oni jadą. Aha, dobra. O kurde, ale się obczaskała szyba. Nie, przecież ona jest kuloodporna. Ale wyje. Tu, ta. A, może kiedyś. No dobra. Gdzie mieli teraz? Bo ja tam nie mam tej takiej. Do banku chyba, nie mieli. Kurde, czemu to się pali? Mieliśmy w tym garażu. Dobra, to mam jeszcze jeden. Chyba kogoś potrąciłem. Nie wiem, nie obchodzi nas to. Aha, już wiem. A nie, jednak nie. Aha, już wiem. Do tego, dobra, wiedź, bo nas będą przecież szukali.
No na razie nie wiadomo. Dobra, trzeba tutaj zobaczyć, ile to jest w ogóle pieniędzy. Może to wyładujemy. Ja. Poczekaj, trzeba wyładowywać. Poczekaj, trzeba wyładować. Chwila. Trzeba sobie wyładować. No. Ja dostałem do góry, do tych kartonów. Tak? Dobra, to ja też tam już przynoszę. No i trzeba gdzieś rozwalić to auto. No właśnie, bo ono jest... Ja tutaj dam do góry kilka tutaj tych ja paczek. Ja będę pozbyć się, bo już... Tutaj możesz też dawać, o. Ja zaniosłem 4 tutaj, takie. No właśnie, widziałem. Ja to gdzieś wywalić, rozwalić. No dobra. Dobra, ile tu jest pieniędzy w ogóle? Coś mi się wydaje, że w takich tych to chyba tak dużo nie zabierają, nie nabierają, ale o, dużo tego jest. Wezmę jeszcze troszkę. Halo, radio, radio. No, halo, halo. Ksz, ksz. No, ja jadę do kryjówki. No dobra, dobra. No, to ja za chwilę tam pojadę. Ukradnę jakiś motor może. No to pa. Dobra, no to co? Schodzę. Jeszcze mam tutaj takie ubranie w tym kartonie tutaj. On tu leży. No, tu się przebiorę. Jeszcze. O! Nieważne. No. Także tutaj już się ubrałem. Co jest? Ale fajny strach na wróble. Nigdy go tu nie widziałem. No. O, tutaj stoi jakiś motorek. No, także weźmiemy go i jedziemy do bazy chyba. Także no. No, także ja już widzowie jadę do domu. Zabłądziłem trochę w inną stronę, pojechałem, ale teraz już dobrze. To tutaj wywalimy, żeby ktoś sobie znalazł. Kluczyki też zostawił. Spokój. Jakiś spokój, nie wiem. Może tam gadają w tym. Dobra. No siedź tu, siedź. Co robisz? Albo zapraszam tutaj do mnie. Tu. A chyba tam ktoś mówi. Będziecie lepiej widać. Halo. Tu. No ej, otworzysz mi? Otworzysz mi? Otworzysz mi? Tu. Czekaj. A, dobra. Tam coś. A nie jest otwarte. Tego gościa. Okazało się, że udawał, bo nie trafiliśmy w niego. Poczekaj, muszę otworzyć. Krzyk. Dobra. No rzeczywiście, jest. Dobra, zamknę. Krzyk. Podejdź tu do ścianki, koleżko. Tu. No. Ile? Ciekawe, czy będzie umiał podnieść. Ciekawe, czy będzie umiał podnieść. Dziwne. A na bardzo? No właśnie. Chyba nie musi rąk. A, dobrze, tak go zrobimy. Niech tak będzie. A, no to co? Co nam powiesz? Druga ciężarówka miała przejechać obok banku. Druga? Druga. To miało być ponad 120 milionów złotych. Chyba 120 tysięcy, gościu. Nie. Chyba się za dużo szybciej wściekli na oglądałeś. No właśnie. A. A, trudno. Chyba go zastrzelę, co? No. Poczekaj.
Dobra, dobra. Także idziemy tutaj do tego. Ciekawe, czy... A tu się da zmieniać chyba. Delikwent! On jest tu! Kurde, gdzie? A, no tu leży. Gdzie ten delikwent? Co jest? Dobra, szybko! Walnę w niego raz, dobra. On jest jakiś walnięty. No. Ten mundial będzie dasz. Ale fajny jest ten pistolet. Bardzo go lubię. Ulubiony. Dobra, to co? Zabierzemy mu ten fajny wisioreczek. Dobra, założę go sobie. Chwila. A wiesz co? Może go wywiozę gdzieś. No jak chcesz, to możesz go wywieźć. Tylko gdzie? Żebyśmy wiedzieli. Tylko minutę. No, także wezmę sobie ten. No. No jednak wywaliłem ten jego wisioreczek i nie ma go. Także no. Zobaczę. A nie, co to jest w ogóle? Tu są jakieś... No także już wszelkie komplikacje zostały wyjaśnione. Daj mi współlokator. Teraz chyba pojadę gdzieś do jakiegoś miejsca. Zobaczymy gdzie. No. W ogóle nigdy nie zwiedzałem tego domu. O, tu jest jakaś kamera. Tu by można było przesłuchiwać różnych ludzi. To jest dobre miejsce. No, jest tutaj można postawić taki stolik. Chwila. O. Taki stolik można tu postawić. O. Fajne. O. Nie. Uff, dobra. Niech sobie stoi. Także ja chyba wyjdę. A nie, tego motorka nie mam. Gdzie mam mój samochód? A, tu stoi na tyle. Tu stoi sobie mój samochodzik. Tu sobie stoi, tu sobie stoi. Tu sobie. Tu sobie stoi, no tak. Co ty tu robisz? Jakieś drifty. Kto to jest w ogóle? No ja! Aha! Ło! Dobra, muszę do niego pojechać. Ja nie mogę. Co jest? Kenneth. O nie! Halo, halo, żyjesz? No, co jest? Halo, halo, żyjesz? No. Wezmę cię. Chodź. Szybko. Jedziemy do szpitala, a ja nie mogę. Trzeba przysłać tam. Dobra. Halo, halo. Proszę przysłać mechanika do takiego miejsca, gdzie tam auto jest wywalone. No ja go dałem tam widzowie na tylnie siedzenie.
Także no już jedziemy do tego sklepu, znaczy do tego szpitala. Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. A nie, nie ma tu. Tam jest szpital. Dobra, dobra, dobra. Szybko, szybko. Tu zaparkuję. Ja muszę go jeszcze wziąć. Dobra, wziąłem. Idziemy, idziemy, idziemy. Szybko trzeba. Emergency. Chyba to tu. Tu pisze emergency. No to chyba tu muszę. Tu ktoś stoi. Dzień dobry. Bo tutaj, proszę, kolega miał wypadek samochodowy. Dobrze. Gdzie jest? No trzymam go. A dobra. Gdzie mogę go położyć? Dobra. O, no dobra, położę. Chwilka. No, 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 położę. Położę go. O, fajny jakiś taki. Nijaki. No chwila, bo się tak ułożyć musi. Ej, niech pan schodzi. No, także on tutaj jest. Wszystko będzie dobrze, wszystko będzie dobrze. No dobrze, mam nadzieję. Ja nie mogę. Jakby coś tu się nazywa Kenneth. No to... Uznam, że tego nie widziałem. No do widzenia, mam nadzieję, że pan się nim zajmie. No tutaj chyba będzie naklejka do dzielnego pacjenta. Ja nie mogę naklejka. Ej, co jest? Nigdy tego nie widziałem. Dziwne. Maseczki tu są. Zapiszę panu leki, jakie trzeba kupić. No dobrze, dobrze. To ja to... Po... Najmniej nowisko, co na Messengerze podejście. Dobrze. Nazywa się Kenneth. A nazwiska nie wiem. Ale pana. Aha. A, no to ja się nazywam... Jack... Kotlet. Jak? Jack Kotlet. Okej, zobacz. Bo ja tu kiedyś byłem już raz. No, nie widzę w kartotece. No właśnie, tam niech pan zajrzy w kartotekę. Chory na jelitówkę, czy coś, nie? No tak, miałem... ostre... No, także, no, no. No dobrze, to. To co tam przepiszemy? No tak, malinkowe tabletki do ssania. Dobrze, ja sobie zapisuję na gardło. Dobrze, dobrze. Oraz będzie taki. Zapisuję. Tymbar Giapkowicz. Dobrze, dobrze, rozumiem. No. A tutaj chyba jest już apteka. Ja mam dobrze. No to ja po prostu te rzeczy. Dobrze, dobrze, już poddaję. O. No to tutaj już... go karetką do domu. Bo... Niech się nie męczy chłopak. Na godzinę może, bo nie jest nim źle. Dobra. Mam tu tabletki jego. Dziwne są trochę takie. To chyba te malinkowe. Natur septkardo. Muszę mu te kupić jeszcze. Lizaki, tabletki mam. Lizaki trzeba kupić jeszcze. No. Chyba jadę. O. Chyba jadę już do domu. Mam nadzieję, że nic po... O! Ała! Mam nadzieję, że się z Kennethem nic poważnego nie stało. Jestem. Cholera! Karetka mi driftuje! Aha, to chyba ten gościu. Dobra. My tam mamy chyba tam, co? O kurczę, ale się czasem... O, jeszcze za... Nie! Nie gadaj! Ej! No dobra, to ja może... Ej, co jest? Halo? Dzień dobry, jadę już tam pod pana domu. No to niech pan tam przyjedzie, za chwilę przyjadę. To ja go zostawiam. Dobra, dobra, do widzenia. Co jest? Woda. Nie było. Brookhaven.
Dobra, to ja poproszę tego hot dogska. Dobrze, dobrze, już pan daje. Dobra, biorę hot doga i jem w drodze. Dobra, jadę z tego domu, bo się jeszcze spóźnię. Tu chyba to ten był adres podany tego domu. A to nie jest w sumie dom, tylko dziupla, więc o. Kto tu jest? Moja. Takie mi ciuchy dali w szpitalu. Kenneth? No? Chcesz hot doga? Nie. Bo kupiłem właśnie na stacji. Nowy sklep tam zbudowali. Właśnie, a nie... zobaczysz, bo było... Nic ci nie jest. Chodź do mnie. Nie przemęczaj się. W ogóle na karetkę zadzwoniliście. Trzymaj, tableteczkę zjedz. Hapsni. Jadę tam motorem, to się nie zmęczy. No mam nadzieję. Ja jadę teraz, żebym cię nie potrącił. Ale dziwnie się ludzie patrzą, jak jadę w stroju więziennym. No, akurat tego to się nie spodziewałem, że ci strój więzienny dadzą. Jadę z tobą. Tu, o Jezu, prawie walłem. Teraz tutaj wjedziemy, tutaj i zaparkuję sobie. Właśnie nie wiem, kiedy to tu jest, nie widziałem tego. No ja też. O, zaparkuję tu przy drodze. Mafia! Strzelają!